Skończył się czas na rozliczenie z fiskusem. 30 kwietnia minął termin na składanie zeznań rocznych. W tym roku wpłynęło na dzień dzisiejszy do nas 52 500 zeznań PIT-ów 37. Z tego elektronicznie zostało złożonych prawie 12 000 zeznań. Jest to 23% ogólnej liczby zeznań i więcej niż w ubiegłym roku o 8%. Dziękujemy podatnikom za tę formę składania zeznań. Jest ona szybsza, ekonomiczna i dla nas łatwiejsza w pracy. Podatnicy, którzy spóźnili się ze złożeniem zeznania, powinni to jak najszybciej zrobić, gdyż za nierozliczenie grozi mandat karny. Obowiązek ten należało wypełnić do 30 kwietnia, ale jeżeli ktoś tego nie zrobił, to powinien to zrobić jak najszybciej, bo niestety za niezłożenie zeznania grożą konsekwencje karno-skarbowe. Konsekwencją niezłożenia zeznania jest wymierzenie kary w postaci mandatu karnego. Urząd Skarbowy w Świnicy bierze udział w 11. edycji konkursu Urząd Przyjazny Przedsiębiorcy. W dotychczasowych edycjach był on już dwukrotnie finalistą. Ma na celu ocenienie urzędów pod kątem jakości obsługi, łatwości komunikacji i kompetencji pracowników. Konkurs organizowany jest do 26 maja. Głosować można poprzez wypełnienie ankiety, która dostępna jest na stronie Business Center Club oraz w siedzibie naszego urzędu. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 28 czerwca.